Dobra. Mam jeszcze 4 minuty, więc muszę sprawdzić kilka konfiguracji. Dajcie mi chwilkę. Panel kontrolny. Giveaways. OK. No więc witajcie w drugim streamie. Wczorajszy dotyczył ogólnie samej gry, jak w nią się gra. Dziś będę zajmował się trybem online, który dzisiaj sobie lekko testowałem. Nie miałem żadnych problemów ze znalezieniem innych graczy, więc ludzie mają tą grę, grają w tą grę i myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem również teraz, bo teraz jest wieczór, a testowałem tryb online przed południem. Więc weźmiemy tryb dla wielu graczy. Potyczkę. A wiecie, jeszcze jedną rzecz zrobię. W opcjach troszeczkę obniżę dźwięk. O. Na wszelki wypadek, gdyby mnie faktycznie było bardzo cicho słychać. Poczekajcie, ukryjemy podgląd wideo. OK. Tryb dla wielu graczy. Potyczka. Oczywiście moja ikona zasłania mi część menu, ale znam to menu, więc tutaj jest opcja w tym miejscu znajdź grę, a tutaj można zaprosić znajomych. To jest szczególnie fajny tryb, zwłaszcza że w tej grze troszeczkę się czeka między turami, jeżeli grają 4 osoby, a zawsze grają 4 osoby, niezależnie od tego, czy gramy z człowiekiem, czy gramy z AI. Niestety czekanie na swoją turę potrafi trwać nawet 4-5 minut, bo mniej więcej tyle trwa tura jednej osoby. Każdy z graczy ma ograniczenie co do czasu, jaki może wykorzystać na tą grę, na swoją turę, więc nie ma takiej, nie ma możliwości, żebyście jakby siedzieli w nieskończoność, czekali. Więc szukamy jeszcze gracza. Na pewno sprawdzę, czy mam wszystko skonfigurowane dobrze. Chyba tak. OK. Wyszukiwanie gracza. Czyżby przed południem grało więcej osób w Armello niż pod wieczór? Spróbujemy jeszcze raz. Tryb dla wielu graczy. Potyczka. Czy to jest ten sam gość co przed chwilą? Dobra. Dla testów wyjdę jeszcze raz. Wejdę niby tu. I z powrotem. Potyczka. Tak, to jest ten sam gość. Jeszcze raz. No okej, jest godzina 20. I o 20 w tą grę co gra tylko jeszcze coś tam. No bez jaj. Czy ktoś gra ze znajomych w tą grę? Wątpię. Więc dobra, spróbujemy jeszcze raz znaleźć. Tak jak mówię, przed południem nie miałem żadnych problemów ze znalezieniem gry, a teraz ciągle trafiam tylko na tego jednego gościa. Ciekawe, ciekawe. Czekajcie, muszę sobie sprawdzić kilka rzeczy jeszcze na kanale. Może do tej pory się ktoś znajdzie. Hmm.
No cóż, jeżeli za chwilkę nie pojawią się inni gracze, no to będę musiał zacząć grać w tryb dla jednego gracza. A szkoda, bo jak grałem sobie przed południem, to te rozgrywki były naprawdę ciekawe. No dobra, opuść sesję. I ostatni raz spróbujemy. Karty odkryte w ostatniej rozgrywce. Dobra, jeszcze raz. Tryb dla wielu graczy, potyczka. I nie mówcie mi, że będzie tylko ten jeden gość. Jest! Ej! Chamstwo. J-Time 213. Serial Panda. Cool. No. Jestem gotów. Udało się. No i wybieramy sobie postać. Ostatnio grałem tym, może teraz sobie zagram. A niech będzie. Szramak. Nie mam odblokowanych niestety przedmiotów, więc wybieram te podstawowe. Dodamy mu do ciała. Niech będzie miał życie. Dużo życia. Okej, hide video preview. Po co tam ma mi to obciążać? Łączę. No nie, jeszcze raz. Okej, jest jakiś problem dzisiaj. I to bardzo dziwny problem. Cześć. Witaj na streamie. Pokaface. Jakaś mucha mi tu lata, jakieś owady. No. Gotowe, jedziemy. Rozpoczął się wyścig o tron. Oczywiście pierwsze nasze zadanie. Czego mamy dużo? Mamy dużo nawet walki. 4 aż. W sumie tylko to się opłaca. Więc wybierzemy to zadanie. Zobaczymy, co będziemy mogli zrobić. Możemy sobie sprawdzić swoją postać. Nie mamy ekwipunku żadnego. Czekamy, aż inni gracze skończą turę. Pobrane pliki. A no tak, teraz ja. Ludzie się na mnie wkurzają.
Więc idziemy do lochu. Zbadamy sobie loch. Okej, kasa. Kasa się przyda. Mam jakiś ekwipunek. Topór bitewny, jasne, bierzemy. Unik do końca tury. Zagramy, możemy pułapkę gdzieś założyć. Założymy gdzieś pułapkę na przeciwnika. Prawdopodobnie ten stąd się ruszy. Nie wiem, ja bym się ruszył do lochu, więc tutaj mu zrobimy zagrożenie. My turę. No, króliczek, jedziesz, jedziesz. Myśli, że będzie miał ze mną sojusz. Chyba się myli. Tak jak napisałem wcześniej na forum PlayStation Site, klucz do wersji Armello na PlayStation 4 będę rozdawał o godzinie 21. Mamy dwa sposoby na zrobienie tego rozdawania. Jeden jest po prostu losowy, czyli zostanie wybrana jedna osoba z czatu, która dostanie klucz później na prywatną wiadomość lub przez PSN. A drugi to będzie malutki konkurs, gdzie będzie trzeba zgadnąć sobie liczbę. To nie ja wymyślam te sposoby. Nightbot, który kontroluje tutaj czat i pilnuje, żeby nie było za dużo spamu, on sobie po prostu takie tryby rozdawania przedmiotów czy nagród ma, więc nie będziemy tutaj wnikać w to. Zobaczmy, jak sobie walczą ze sobą. No, ma unik. Dobra, w ogóle gdzie jest moje zadanie? Bo ja coś... Tutaj jest moje zadanie, ok. Czyli będziemy musieli się troszeczkę wrócić. Co? Ruszaj się. Dwie karty mogę dobrać. Czego mamy? Mamy troszeczkę kasy, więc weźmiemy sobie przedmiot. Tarcza, bardzo fajnie. I mamy... Ile ta tarcza kosztuje? Nie spojrzałem, cholera. Dobra, weźmiemy sobie drugi przedmiot na wszelki wypadek. I spróbujemy się wyposażyć w to teraz. Dwa. I lecimy sobie w kierunku zadania, ale najpierw do wioski. Zdobyte wioski dają 1 złota na turę, jeżeli ma się więcej niż jedną wioskę. O kurczę, dwie tarcze. O, trudno. Pewnie mi się nie uda. Nie mam żadnego zwerbowanego sprzymierzeńca, więc w zasadzie nic nie ryzykuję. A wioska i tak jest moja.
I kończymy sobie turę. Ktoś tam wykonuje sobie jakieś zadanie. Dobra, my sobie tu zamkniemy. Proszę, już 3 osoby mamy na streamie. Witajcie. Hej. Przeciwnicy się ruszają. Więc musimy na spokojnie poczekać. To jest jedyny mankament cyfrowych gier planszowych, że w przypadku normalnej planszówki, jak sobie siedzimy przy stole, czy gdzieś tam na podłodze, czy przy jakiejś ławie i gramy z kumplami, czy ze znajomymi, to po prostu w trakcie, kiedy ktoś inny gra, możemy sobie najzwyczajniej w świecie porozmawiać, tak? Czy nie wiem, czy napić się o piwa, tak? Niestety w przypadku cyfrówki, cyfrowej planszówki, no nie ma tej możliwości. Chyba że jesteśmy po prostu, nie wiem, na czacie wszyscy w 4 osoby i sobie gadamy podczas tury innych graczy. I to jest jedyny tak naprawdę mankament tej gry. Kolejnym, który przychodzi mi do głowy, jest to, że nie ma tutaj trybu multi na tej samej konsoli. Wprawdzie specyfika tej rozgrywki, to używanie kart podstępów, w pewnym sensie uzasadnia to, że tego trybu nie ma, ale można by taki tryb zrobić na przykład z wykorzystaniem opcji Second Screen, który PS4 ma przecież. Więc można by coś takiego dodać i zdecydowanie można by wtedy zorganizować jakieś takie małe party, gdzie 2 osoby grałyby sobie po jednej stronie z kimś tam przez sieć. No, a drugą sprawą można by też wykorzystać SharePlay, który mógłby umożliwić 2 graczom, którzy sobie tam grają po 2 stronach świata, po prostu korzystać z tej samej kopii gry. Mogłoby to zdecydowanie rozszerzyć bazę użytkowników. Co my tutaj musimy jeszcze zrobić? Myk. Kanał. No jak widzicie, wilczyca coś się nie spieszy. O, znowu moja tura, bardzo fajnie. Dobra, wybieramy sobie 3 karty. Mamy 4 złota, więc weźmiemy przedmiot. Nie, zaklęcie weźmiemy, czemu nie, akurat 3. Podstęp. No i niech będzie ten przedmiot. Wyposażymy się w 2 tarcze. Taki kozak z tego niedźwiedzia. I idziemy tu. I tutaj. Czeka nas wyzwanie. Zobaczymy, co to będzie. Mogę sobie to zrobić. Zablokować, ale spróbujemy pokonać to kośćmi. No niestety nie udało się. Mam 3 magii. Plus 2 ducha do końca następnej tury. Minus 1 do trudności zadania. Dobra, nic. Koniec tury. No i znowu czekanie. Niestety. Bardzo podoba mi się w tej planszówce sposób, w jaki połączono jakby rywalizację między graczami z tym wykorzystaniem taktyki, takich zagrań typu właśnie w stylu Gry o Tron,
to dodaje takiej fajnej, dodatkowej warstwy oprócz tego chodzenia, wykonywania zadań, rozwoju postaci, próby oczywiście, nie wiem, tam zabicia, uzdrowienia, czy po prostu wyczekania, aż król zdechnie i przejęcia władzy po nim, bo są jakby cztery sposoby na zwycięstwo. I to jest po prostu bardzo, powiem, ciekawe. To jest taka gierka, żeby sobie po prostu siąść. I nie jest to gra, może o, nie jest to gra dla osób, które czekają, żeby wszystko się działo bardzo szybko. Tutaj trzeba sobie posiedzieć, zastanowić się w trakcie tury innych graczy. Można się zastanawiać na przykład, na jakie pole zagrać jakieś tam, nie wiem, karty, które mogą utrudnić przeciwnikowi przejście jakichś prób. Nie wiem, rzucić klątwę, wyznaczyć nagrodę za przeciwnika. To wszystko możemy sobie tam właśnie dzięki tym kartom zrobić. O. Ukradł mi kartę, proszę bardzo. Cholera, jedna by go wzięła. W trakcie tej gry będę próbował zdobyć na tyle silny ekwipunek i na tyle silnych sprzymierzeńców, żeby móc zabić króla, zanim on umrze, bo król co dwie tury traci jedno serce. I po prostu w momencie, kiedy król umrze, zwycięzcą zostaje gracz, który ma największą liczbę prestiżu. W tym wypadku jest to rzeka, tak się nazywa, lider prestiżu. I w momencie, kiedy rzeka wyczeka, aż król zdechnie, ona automatycznie wygrywa, tak? Więc zostaje namiestnikiem króla, tak jak w grze o tron po prostu. W przypadku śmierci króla jego namiestnik, a namiestnikiem jest zawsze gracz, który ma najwięcej punktów prestiżu, zostaje królem, więc on wygrywa. Inni gracze mogą spróbować w tym czasie zabić króla po prostu i zająć jego miejsce. Mogą spróbować skazić siebie samych tym takim mrocznym dziadostwem, które się unosi w tym królestwie, które się nazywa skaza. Jeżeli w momencie śmierci króla inny gracz będzie miał więcej punktów skazy niż sam król, to on wtedy zostaje nowym mrocznym lordem, czy jakoś się to tam nazywa, i wygrywa grę. Ostatnią opcją jest oczywiście zebranie czterech kamieni ducha. W momencie, jak się zbierze cztery kamienie ducha, trzeba się też dostać do zamku, walczyć z królem i go uzdrowić. Więc mamy cztery sposoby na zwycięstwo. Niestety nie widzę, kto dołącza, więc możliwe, że część osób ogląda mnie przez PlayStation 4, więc witajcie, jeżeli tam jesteście. Czekamy, aż gracz grający wilkiem... O właśnie, tutaj chyba skończył właśnie swoją turę. I zabił innego wilka, proszę, proszę. Cóż, jeżeli oglądacie mnie przez PS4, to bezproblemowo widzę wasz czat na laptopie. Więc dobra, moja tura, dobieramy dwie karty, mam najwięcej magii, więc weźmiemy zaklęcie jedno. I weźmiemy jedną kartę, nagroda. No dobra, niech będzie. Spróbujemy wykonać nasze zadanie i rozwinąć swoją postać. Kostur żywia. Mogę tutaj walczyć. Kostur żywia. Co to jest kostur żywia? Duch plus 1, gdy znajduje się w ekwipunku. Magia plus 2. O każdym świcie. Okej, dobra, spróbujemy. 40% to mało, pewnie przegram. Świetnie. Bestia ukrywa się w krzakach za tobą. Gdy atakujesz, wydaje ostry okrzyk. Pokonujesz ją w deszczu ciosów. Znajdujesz leżący nieopodal artefakt. Zajebiście. Damy go zamiast jednej tarczy. I statystyki poszły mi do góry. Mogę sobie iść zbadać loch jeszcze w tej turze. I kolejny skarb. Super, ale mam fuksa. Króczy sztylet.
O kurczę, gra goblinów. Kruczy sztylet. Co to jest kruczy sztylet? Podczas bitwy plus jeden miecz, zaskaza dla zabitych. Oraz skaza plus jeden dla zabitych przeciwników. Aha, no i ja zyskam skazę, to nie chcę. Dobra. Jeszcze się wyposażymy w to dziadostwo, co my tu mamy. A, tu jest króliczyca. A, proszę, nie widziałem. I atakujemy ją. Dobra, lecimy. Ona ma unik, więc i tak nie zadam jej żadnych obrażeń. Ale ona na pewno mi też nie zada, więc... Idziemy przejąć tamtą wioskę. Koniec tury. Z góry przepraszam za błędy ortograficzne w czacie, ale muszę szybko pisać, więc wiecie, przymknijcie na to oko. Cała gra w ogóle działa na silniku Unity, który naprawdę fajnie tu wygląda. Nie jest to wprawdzie silnik, który powala jakością grafiki, przynajmniej w większości swoich produkcji, poza demami technologicznymi, które pojawiają się w momencie pojawienia się nowej wersji Unity, to jednak dzięki temu gra może być bez problemu sportowana na niemal każdą platformę, od telefonów komórkowych poprzez tablety, aż po Sony 4, z zachowaniem tego samego gameplayu i naprawdę niewielkich kosztów produkcji. I wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego Unity jest tak popularny wśród niezależnych deweloperów. I League of Geeks właśnie na tym silniku stworzyło sobie Armello. Coś mnie nie lubi ktoś. I to bardzo. Czy oni mnie zabili? Oni mnie zabili. Cholera by ich wzięła. Już chwileczkę, muszę odpisać. Dobra. A i tak inni się jeszcze tam się ruszają, więc cholera by tych wzięła. Znowu ja. Idziemy tu. Tu. Loch sobie zbadamy. Nie. Cholera by cię wzięła. No nie zawsze można mieć szczęście. Dobra, rzucamy. Powinienem pokonać tego ptaszka. Załatwiłem gnojka i plus jeden do sławy. Bardzo dobrze. Idziemy, tak jak mówiłem, do lochu. Dobra. Mam jeszcze jeden ruch? Nie mam.
Jakieś tarcze, coś mogę, koszt jeden. Zagraj na bohatera. Możemy na kogoś wyznaczyć nagrodę. Gdzieś tutaj jest jakiś ziomek pewnie. Inni będą go wtedy atakowali. Nie widzę żadnego. Cholera, pochowały się. A, jest tutaj. Nagroda. Może cię załatwią. I koniec tury. No właśnie, też zauważyłem, że mi wyświetla tutaj lag na streamie, co nie powinno mieć miejsca. Więc za chwilkę najwyżej zresetujemy strumień. I spróbujemy zacząć od nowa. Także nie uciekajcie, na chwilkę będzie za chwilkę przerwany strumień. Ja sprawdzę tylko kilka rzeczy, sprawdzę prędkość połączenia i dosłownie za 3 minuty będę wracał. Jeszcze wam to w sumie napiszę na czacie. Zrobię reset strumienia. 5 minut przerwy. Dobra. Także sekundka. I tak inni się teraz ruszają, więc może nawet w tej samej turze wrócę. Nie będę wyłączał gry, tylko sam strumień. Dajcie mi chwilkę.